Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć Zosz i zapraszam Was już teraz ponownie na kolejny odcinek z Warszawy Zachodniej. A konkretnie z warszawskiej średnicy 2050. Zacznijmy sobie nietypowo, nie od peronu 9 jak zawsze, od tego co się dzieje przy Alejach Jerozolimskich, bo tam się trochę zmieniło, bo zostało tutaj zamknięte przejście podziemne od West Station, czyli Warszawa Zachodnia, do Alei Jerozolimskich, ani nie da się dojść również do dworca autobusów dalekobieżnych PKS Warszawa Zachodnia. Także no trochę się tutaj pozmieniało. Czemu zostało to zamknięte? Już Wam tutaj tłumaczę. Będzie tutaj w tym miejscu ten tunel wyburzony i postawiony na nowo, nowy, szerszy, lepszy i z przystankiem tramwajowym w tym rejonie. To będzie pierwszy proces, który rozpocznie się już za niedługo jakiś czas. Kolejny etap to będzie budowa kładki, a konkretnie pochylni, mniej więcej z tego, iż też rejonu będzie można zjechać bezpośrednio w dół. Nie windą, tylko zjazdem pochylnią składki. W teorii dzięki temu będzie można zatoczyć pełen przejazd rowerem po kładce. I możecie też się domyśleć, kiedy to faktycznie się zacznie, jak tutaj to będzie wyglądać. No to, co mówię, druga faza przebudowy zachodniej rozpoczyna się tutaj na przełomie listopada i grudnia. Z czego to mówię, że ten przełom to oznacza mniej więcej miesiąc będzie przechodzenia na drugi etap i od razu mówię, że przejście na drugi etap, o tym będę mówić jeszcze w kolejnych odcinkach, ale to będzie jakiś naprawdę kataklizm, głównie na torach tam części torowiska zachodniego, tam się będzie bardzo dużo działo. I od razu mogę Wam też powiedzieć w tym miejscu, że przy Alejach Jerozolimskich, tam gdzie się kończy ten nowy tunel, w sensie tam gdzie jest wygrodzony, to tam się będzie kończyć nowy tunel, do tego rejonu będzie realizowana przebudowa zachodniej. Także ten dalszy tunel, który tam jest już bezpośrednio prowadzony do Parku Zachodniego, on już nie będzie remontowany na bazie Warszawy Zachodniej, przynajmniej nie teraz. No dobrze, to dosyć już takich ciekawostek z drugiej części. Przejdźmy sobie do peronu 8, czyli nowego 9. Peron 9 ma zostać otwarty już ponownie niedługo. Będzie całkowicie nowo funkcjonujący, będzie wróci już pod nazwą peron 9 i będzie można na niego wjechać schodami ruchomymi po oddaniu już przejścia podziemnego, ale na to jeszcze poczekamy. Jak będziemy wchodzić na ten peron, zobaczymy jeszcze za jakiś czas. Wiem tyle, że możecie zobaczyć na zdjęciach, iż faktycznie zaczyna już powstawać powoli daszki, a konkretnie stare daszki, które tutaj były, tylko w nowej formie, bo bezpośrednio nad nowymi zejściami na perony. Też widać, że tutaj całkowicie jest odtwarzane ponownie torowisko kolejowe do tych starych bocznic, na które jak się patrzy, to no nie chcę się patrzeć, powiem w dużym skrócie, ale spokojnie, raczej tam w przyszłości jakiś deweloper to wykupi i miejmy nadzieję, że jakiś tam budynek mieszkalny się powstanie czy coś, jakąś galerię handlową jakby tutaj budowali, też nie byłoby źle. No, miejmy nadzieję, że jakiś kosmodrom jakby postawili, to by było coś. Także coś tutaj się raczej powinno zmienić, tylko tam też są słupy od wysokiego napięcia, także zobaczymy jeszcze, jak to będzie tutaj wszystko wyglądać. No, w dużym skrócie, przejścia podziemne tutaj bardzo dobrze wyglądają z góry. Widać, że powoli się wszystko pojawia. Schodów ruchomych jeszcze ja przynajmniej nie miałem okazji zaobserwować, ale to sądzę, że kwestia czasu. No i tak, mamy dalej tunel do Odolan, czyli kolejne elementy, które bezpośrednio stąd się ciągną. Tunel do Odolan tramwajowy zaczyna już mieć powoli dwa poziomy. Powstaje pierwszy poziom, w sensie pierwszy poziom, czyli minus 2 ma już podłogę, poziom minus 1 zaczyna mieć podłogę i na jednej części nawet zaczyna powstawać poziom 0, czyli poziom terenu. Wszystkie teraz poziomy dostają swoją podłogę, sufity i tak dalej, aby można było rozpocząć pracę na kolejnych etapach. No i na to będziemy mogli poobserwować to już niedługo, może nawet bezpośrednio
ponownie z środka i zobaczymy, jak to tam się pozmieniało, bo te przejścia podziemne, wszystko co się dzieje pod ziemią, pewnie was to chyba bardziej interesuje, bo jednak tego się nie widzi bezpośrednio z peronu 6, który jest aktualnie włączony, a obejść teraz całego placu budowy zbytnio się nie da przez to, że zostało zamknięte te przejście, ale to niedługo się zmieni. No i przejdźmy teraz dalej do hali odpraw, tej nowej, głębokiej, pod którą będzie jeszcze tramwaj robić sobie ósemeczki. No i tak, tam wszystko już się dzieje, widzimy dobrze poziomy, na razie tam jest tylko i wyłącznie poziom minus 1, poziom minus 2 będzie tylko i wyłącznie w rejonie tramwaju tutaj, także na to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale widziałem, że tam już w jednym rejonie bezpośrednio pod peronami nowymi, tam pod 8, 7 i 6 zaczyna powstawać ta część dla tramwaju, będzie już niedługo wykop następował, także tam to dosyć też nieźle idzie. Budynek wielofunkcyjny, który tutaj jest obok też przy okazji, można zaobserwować, jest powoli wykańczany z zewnątrz, malowanie i inne bajery są montowane. Dobrze, perony 6, 7, 8 i na razie jeszcze bez dachu. Tu możemy zaobserwować, iż daszki, te małe daszki, naprawdę nieźle wyglądają. Ponadto możemy też zaobserwować, iż tutaj perony dobrze już są widoczne i powoli zaczyna powstawać peron 8, tutaj ten nowy, także to jest dobrze. Płyta peronowa na peronie tutaj 6 i 7, a to mi się pomyliło, z 5 peronu możecie oglądać, a nie z 6. Na peronie 6 i 7 płyta peronowa nowa już powstaje, również z ciągami dla osób niedowidzących i nawet, tutaj od razu przejdźmy sobie do dachu, możemy zaobserwować, iż ten zejście wielkiego dachu na ten mały dach, powoli widać właśnie nad tym zejściem, że powstaje już faktyczna część dachu, bo najpierw mieliśmy tą konstrukcję, która wyglądała widowiskowo, a teraz możemy zaobserwować faktycznie, jak ten cały dach będzie schodzić z tą całą blachą. Także tak to wygląda. Tu też przy okazji mamy kładkę, do której możemy od razu przejść, zaraz będzie o dachu więcej. Tutaj widać całkiem nieźle, że zaczyna do niej powstawać już podęcze, bajderyki. No i tak od razu powiem, nie ukrywam, że te barierki, na razie przynajmniej jakie są tutaj zamontowane, no nie uchwyciły mnie jakoś za gardło. Wyglądają jak wyglądają, nie jest to jakoś strasznie nowoczesne. Przyznam, że jakby barierki na terenie całego tutaj tej kładki były ze szkła, by robiły większe wrażenie, ale może to jeszcze są jakieś nie do końca i nieostateczne. O tym też postaram się jeszcze dowiedzieć do kolejnego odcinka, jak to mniej więcej wygląda. No ale pojawiają się barierki, także dobrze i żeby tego było o wiele lepiej. Schody na kładkę są zamontowane cały czas na razie na tych tutaj 5 peronach, w sensie są zamontowane, są jeszcze to składane, barierki są też montowane, stopnie są montowane, w zależności od peronu różny stopień zaawansowania jest. Przykład, przy pochylni bezpośrednio tutaj od ulicy Tunelowej dosyć prac się dużo nie zmieniło, nie mamy cały czas barierek, a zejście, czyli schody od ulicy Tunelowej jeszcze nie powstają. No i wracając do bezpośrednio całego dachu. Dach wygląda niesamowicie, jak zawsze. Ale natomiast duża jest zmiana w porównaniu z tym, co było ostatnio. Można trochę już zaobserwować, bo zostało zdjęte po części rusztowanie, jak będzie wyglądać nowy dach od dołu. I tutaj, jeśli mi się będzie chciało, a będzie mi się chciało w montowaniu, to macie też bardzo niesamowite zdjęcie, jak to wygląda na wizualizacji, a jak to wygląda na zdjęciach. No właśnie. Nie ma aż tak dużych różnic, jakby się wydawało. Zawsze wizualizacje są tak bardziej odjechane. A to wygląda dosyć podobnie. I naprawdę byłem pod dosyć dużym wrażeniem, jak oglądałem to ostatnio. Przyjechałem pociągiem, patrzę, nie, na pewno zachodnia? Nie jestem w jakimś innym kraju? Także tak, faktycznie poszliśmy o krok do przodu. Bardzo ładnie ten dach wygląda od dołu. Z góry oczywiście też całkiem nieźle wygląda przez te panele fotowoltaiczne, które są montowane, coraz jest ich tutaj więcej. Nad peronem 9 trochę wolniej idą prace przy dachu, ale on po prostu był później montowany, także tam są, też jest dosyć dużo zmian, także to też dosyć szybko i ładnie idzie. Także tak, tyle zmian a pod dachu i co my tu jeszcze dalej mamy zgodnie z moją rozpiską. Mamy dach. To teraz przejdźmy do tunelu Prymasa Tysiąclecia. Przypominam, że po tym etapie, który jest aktualnie zamknięta jedna nawa, będzie kolejne zamknięcie nawy, tym razem pieszo-rowerowej. Jeden pas tutaj będzie zamknięty alei Prymasa Tysiąclecia na rzecz pieszych i rowerzystów, także tam będzie bezpośredni przejazd spokojnie. O to nie trzeba się bać. No ale tutaj te prace idą zgodnie z terminem, harmonogramem, możecie trochę sobie poobserwować na zdjęciach, jak to wygląda. No i tak, sprawdzam, co tu mam jeszcze do powiedzenia. Widzę, że za chwilę zobaczycie, jak
tygodni, pewnie już teraz, jeszcze kawałek torowiska do Warszawy Głównej. Tam dużo się nie pozmieniało, chociaż moglibyście się zdziwić, bo dobrze widać, jeśli mi się uda uchwycić to na zdjęciu, bo na filmie tego nie dało się zbytnio zaobserwować, to jest już przygotowany nowy łącznik. Nowy łącznik kolejowy na linii średnicowej dla pociągów dalekobieżnych. Tam jest taka nowa zwrotnica, możecie ją zaobserwować, która jest wycelowana w drugi tor stary i tam będzie właśnie taki bezpośredni łącznik. Jeszcze faktycznie przed całą tej częścią Warszawy Zachodniej stacji mogły już pozmieniać odpowiednio tory na perony. To jest według mnie dosyć coś ciekawego. Jest ten łącznik też dosyć powiązany z tym, co będzie się działo podczas przebudowy całej średnicy, tam jak będą wyłączone po kolei tory. No, no to wygląda całkiem nieźle, ale jeszcze z tego co widziałem, w tej części sieć trakcyjna nie jest instalowana, ale prace idą do przodu. No i tak, parę tutaj jeszcze informacji, a konkretnie ciekawostek. Czyli na przykład, tak jak już mówiłem, ale się powtórzę, od Alei Jerozolimskich nie będzie windy bezpośrednio na kładkę. To znaczy będą windy na kładkę, ale tylko z peronów. Na kładkę z poza peronami, czyli od ulicy Tunelowej czy od Alei Jerozolimskich, będzie można wjechać rampą lub wejść po schodach. Także taka jeszcze dosyć ważna informacja. No i to byłoby na tyle z tego odcinka z Warszawy Zachodniej. Jeśli wam się podobało, zostawcie opórę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzień z Męczek. I za 2 tygodnie znowu się pojawimy na Zachodniej. To będzie już prawdopodobnie chwilę po świętach, po wszystkich świętych. Tak się postaram, żeby się to pojawiło. Zobaczymy też, w jakim będzie wymiarze ten odcinek. Oczywiście jeszcze za 2 dni pewnie zobaczycie ten sam film, tylko bez mojego gadania dla osób, którym się nie podoba, jak formułuję swoje zdania. No i co dużo mówić, do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro może zaobserwujecie jakieś metro, no zobaczymy, co tam będzie. Cześć!